Tata mówi, że zawiesimy w następny weekend. Co? W tym roku nie wieszamy lampek. Oszczędzamy energię. Twoją, tato? Jak nie pada, to nie pada. A jak napada, to od razu na 3 metry i wszystko na mojej głowie. Ach, moje zakichane szczęście. Przynieś mi dużą piłę z garażu, a potem zejdź do piwnicy po stojak. Ten, który przypłynął do Ameryki razem z Kolumbem? Ach, to świetny stojak. Wytrzymał tyle, to i wytrzyma jeszcze te jedne święta. Kiedy byłem mały, nie miałem stojaka. Musiałem sam trzymać choinkę. Co roku było to samo. Choinka kiwała się na wszystkie strony. Tato, przekrzywiła się. Postaw za telewizorem, nikt nie zauważy. Za 35 dolców powinno śpiewać i tańczyć. Chodź tutaj, zobacz. Pani Steelman nie ma nawet w domu choinki. No to jest bogatsza o 35 dolców. Ty tam, nie ruszaj się, rzuć broń. Głupku, nie śmieć mi w oczy. Złaź grzecznie z drabiny z rękami do góry. A niby jak mam to zrobić? Ale będzie ubaw. Ręce do góry! No dobrze, już dobrze. Trafiony, Joe. Tato, przetrzymałeś to? Jasne. Ludwiczku, kiedyś latałem na lotni bezlotni. To nie jest dobre miejsce. Trzeba go powiesić trochę niżej i trochę bardziej z tyłu. Niech cię diabli porwą, mała sekutnica. Już ja bym nie chciał, żebyś była moją teściową ani moją synową. Aha, patrzcie, co mam. Te sanki kosztowały 12 dolców. Mam nadzieję, że zjeżdżając z góry potrącisz jakiegoś jelenia, którego upieczemy i zjemy, bo tylko tak mogę wyjść na swoje na tym interesie. Radzę, żeby wam się podobały prezenty, bo żeby je kupić, wziąłem pożyczkę pod zastaw tego domu. Dostałam pracę. Ty, pracę? Właśnie. Całe życie tylko gotujesz, sprzątasz, pierzesz, szorujesz i karmisz piersią. Jak ty możesz dostać pracę? Dowiecie się jutro. Jutro zaczynam. Co to za praca, mamo? Sprzedaż towaru firmy Lucky Lady. Będziesz taszczyć wielkie walizy pełne mydeł, proszków i babskich mazideł od drzwi do drzwi? Nie, tylko kosmetyki i perfumy. Dobra, dobra. Idź do pracy. Idź do ludzi. Zobacz, jak oszukują, jak kantują, jak spiskują, żeby cię wygryźć i zająć twoje miejsce! Ech, tato... Co? Zrobiłem to, żebyś nie dostał udaru słonecznego. Lepiej siebie pomaluj. Ja wszystko słyszę! Andy, życz mi szczęścia! A, dlaczego miałbym jej życzyć, Dolly? Sprzedajemy dom! Co ty wyprawiasz? Nie możesz go sprzedać. Rozumiem cię, synu. Kochasz to miejsce, ja też je kocham, ale w trudnych chwilach podejmuje się trudne decyzje. Ten dom nie jest nasz. Czepiasz się szczegółów. Daj lemoniadki, synu. 5 centów. Co? Wszystkie składniki wziąłeś z domu. 5 centów. Doskonała, Ludwiczku. Ale do usuwania rdzy z Tytanika! Inni klienci nie narzekali. Zdradzę ci sekret. Marny towar wymaga dobrej reklamy. Dzień dobry, Ludwiczku. Patrz i ucz się. Może pysznej lemoniady, pani Steelman? Dla tak uroczej damy tylko za 5 centików. Cóż, może... Co to znaczy może? Zarleje się z nieba, spociła się pani jak ruda mysz. Kiedy przestaną rzępolić te kolędy? Kiedy nareszcie będzie wiosna? Jak jeszcze raz usłyszę kolędę, to odwalę kitę! A więc, powiadasz, Jensen, że jesteś ptakologiem, tak? Łapiesz ptaki i rozkładasz je na czynniki pierwsze. Otóż nie, jestem patologiem. Badam przyczyny zgonu. He, obracasz sztywniaków, co? Otóż do pewnego stopnia masz rację. Możesz popilnować mięsa? Chętnie. Hej, chyba nie przyszedłeś prosto z pracy. Nie, nie, nie. To dobrze, bo nie chcę tu mieć żadnych patologicznych hamburgerów. Popatrz no, ten dureń Jensen przesuwa swój dom coraz bliżej naszego. Trzeba mieć na niego oko. No jasne, tato. Założę się, że wstaje w środku nocy, dokopuje się do fundamentów i przepycha dom kawałek w naszą stronę. Do świąt będziemy mieszkać w bliźniak. Myślałem, że podrzucisz mnie do szkoły. Nie zauważyłeś, tato, że pada?
Co? Masz na myśli ten rzadki kapuśniaczek? Ja przeżyłem na morzach południowych potężne monsuny. Przespałem huragan na Hawajach i podczas pory deszczowej przepłynąłem w tej z powrotem Atlantyk. To był deszcz. A teraz to marna imitacja porządnego deszczu. Zwykła mrzawka. Pośpiesz się, człowieku! Ludzie czekają w kolejce! Niedługo zacznę sprzedawać bilety! Andy, dobroczynność zaczyna się w domu. To niech się zaczyna u kogoś innego! I niech się tam kończy! To... właśnie tu, na podusi główkę złóż, właśnie tu. Tak, to był nasz bojowy hymn. Jak cała kompania wymyta, wypucowana, wyruszała w miasto. Proszę bardzo, Shirley, masz tu suchy ręcznik i ciepły, puchaty szlafrok. Hej, co to za porządki? Rozdała wszystko i ja nie mam się czym wytrzeć ani w co ubrać. Nic mi nie dolega, ponczusiu, tylko nie mam gdzie. Ktoś obcy śpi w moim łóżku. Ktoś się pluszcze w mojej łazience. Dziwne, że nikt nie je mojej owsianki. Mam dla ciebie idealne miejsce do spania. Spiżarka? Co ja jestem, rolmops marynowany z cebulką? Po co mu w ogóle zwierzak? Na rany boskie, daliśmy mu przecież braciszka. Możemy wziąć tego kota? Proszę, mamo, proszę. To najwspanialszy kot na świecie. Och, mamo, proszę. O nie, koty liżą masło. Co? Tak, tak, wskakują na stół i liżą masło. Zjesz je potem i... Ha! Jasne, przecież wszyscy o tym wiedzą. Chcesz nas pozabijać? Masło lizacz. Możemy wziąć tego psa? Proszę, mamo, proszę, będzie nas bronił i w ogóle już o nic więcej nie poproszę. Nazwę go szczęściarz i och, proszę, mamo, weźmy psa. O nie, one linieją. To co, tato też? Gubią sierść, która zapycha wszystkie rury. Twój dom wypełnia się wodą i wtedy ból, 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 ból. Kiedy byłem dzieckiem, ryby to były jedyne zwierzaki domowe. Z wyjątkiem kleszczy, które od czasu do czasu siadały ci na karku i puchły jak balony. A poza tym wcale nie było sklepów zoologicznych. Rybki musieliśmy sami wyciągać z jeziora. Hej, ty! Walnięty dzieciak, ej, mogłeś mi wgnieść felgę! Ta dzisiejsza nieodpowiedzialna młodzież. Ej, Ludwiczek, obudź się, wsiadaj! Zła wiadomość, wasza babcia przyjeżdża z wizytą. Babcia? A jaka jest dobra wiadomość? Nie ma żadnej dobrej. Pamiętacie babcię, prawda? Niezła z niej kobitka. Oczywiście, na mnie jej nie zależy. Nie znosi mnie. Mówiłem wam już o tym... Jakby wasza matka miała wyjść za mąż za prezydenta Stanów Zjednoczonych. Wini mnie za to, że nie może odwiedzać córki w Białym Domu. Poza tym jest uroczą istotą, jeśli zapomni się o niezdrowej cerze, żółtych zębach i oddechu, który mógłby zabić dinozaura. Tak, to wyjaśnia ich wyginięcie, jeśli się nad tym zastanowicie. O, proszę bardzo. Dzięki za podwiezienie, tato. Wysiadać, idziemy do domu. Co wy tam robicie? Nie wychodzicie? Nie ma mowy! Oddech jak u dinozaura? Może być gorszy niż u taty. Słyszałem to! Chodźcie tu! Tatusiu, ten makaron jest stary. Wygląda na dobry. Ale jest zielony i stęchły. To makaron ze szpinakiem. Kiedy byłem na wojnie, całe jedzenie było zielone. Zielony makaron, ziemniaki, sałata. Bo sałata jest zielona, tato. Jasne, teraz tak, my to zaczęliśmy. Za mnie do szału. Wiecie, chłopcy, wasz tata kupił wam sernik na deser. Nikt go nie dotknie. Zostawiam go na specjalną okazję. Dzień, w którym się wszyscy wyniesiecie. To teraz ją zjemy. Andy. Nie będziesz jadł pepera, ja to mówię. To co teraz mamy zjeść? Znowu makaron? Czuję się, jakbym znowu był na wojnie. Przez cały rok to samo jedzenie. Makaron i makaron! Za wcześnie dla was? Oj, dzieciaki, kiedy byłem na wojnie, już o 4 rano piłem popołudniową herbatę. Co ty, kpisz sobie dwie walizki? Ej, jest 4 nad ranem! Świetnie, że znasz się na zegarku! Zamknijcie się obaj! Co? Ja mam się zamknąć? Sama się zamknij! Przed wyjazdem ojciec lubił przypomnieć sąsiadom, żeby za nim tęsknili. Dobra, dobra, posłuchajcie, czas wstawać! Miłego tygodnia, będziemy tęsknić! Andy, uważaj! Wow, ogromna! Złowiłem tę rybę, kiedy byłem w waszym wieku. Ale tato,
Ona jest z drewna. To było dawno, teraz skamieniała. A teraz zróbmy zdjęcie. Na okładkę tygodnika wędkarskiego. Dobrze, ściśnijcie się i trzymajcie ją wysoko. No, pośpiesz się. A co, ciężka, tato? Zamknij, tato, straszny mróz. I to ma być mróz? No co, nie? Na biegunie był mróz. Kiedy dryfowałem na górze lodowej, to był taki mróz, że kiedyś zamarzła mi krew w żyłach. To rozumiem. Szkoda, że nie usta. Ja pracuję w wypożyczalni łyżew. Ach, jaka szkoda, babuniu. Byłby z ciebie dobry husky. Ojej, tato. O, nie ma głupich, młody człowieku. Sam ciągnij swój wielki brzuch. Przeziębię się na twoim pogrzebie. Tak, przeżyjesz całą rasę ludzką. Jak te karaluchy na pustyni. Tato, pogadamy. Jasne, z tobą zawsze, synu. Nie przejmuj się tymi wygibasami. Ćwiczę jogę. Masz pojęcie, tato, że nikt nie wie, co to jest święto dziękczynienia? Ale założę się, że ty wiesz. Na pewno. Oczywiście. Jestem fontanną wiadomości. Święto jak święto, zwyczajne, a nazwa wywodzi się z łaciny. W wolnym przekładzie oznacza zjazd krewniaków, których nie cierpisz. Dzięki, tato. Ludwiczku, mówię serio, ja po tym właśnie poznawałem. Jeśli w domu zjawiali się straszni ludzie, wiedziałem, że jest święto. Kiedy to się upiecze? Za tydzień? Podamy na surowo. Salmonella dobrze zrobi rodzinie. W czasie wojny nie mieliśmy ładnych pojemników z woskiem do czołgów. Musieliśmy używać wosku z uszu. W tej rodzinie wosku w uszach nigdy nie brakowało. Możemy być dumni. To? A ile to waży? Dobrze, że pytasz. Ten model waży, no, bardzo dużo. Skąd mam wiedzieć? Może się położysz, ja po tobie przyjadę. Wtedy będziesz wiedział. Hej, Anderson, wygrałem konkurs na przywoływanie świni. Sobi, 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 tu. Hej, Gaz, to działa. Patrz, idzie twoja żona. Kiedy miałem 5 lat, miałem własny dom i pracę. Pan McDonald farmę miał, ija, o rany, ale karuzela, hehehehe. Pan McDonald farmę miał, tak, ale zabrał mu ją rząd, ija, o. Tato, muszę do toalety. Nie dam się na to nabrać. Ja też muszę, tato. Trzymaj, na wojnie musiałem trzymać przez 3 kontynenty. Grałem w golfa, kiedy ciebie nie było jeszcze na świecie. Jak sądzisz, synu, kto wymyślił zasady tej gry? Ha, ha, widziałeś to? Znać rękę mistrza. Krysie! Piłka! A cóż to za osioł parkuje tak blisko pola golfowego? Ty, tatusiu. Ach, traperskie życie. To mi przypomina, jak przemierzałem na czworakach syberyjską tundrę. Straciłem 4 odmrożone palce. Oczywiście później mi odrosły. Przez miesiąc nie było nic do jedzenia, tylko śnieg i śnieg. Tato, co zrobiłeś, żeby wpaść mamie w oko? Z bizona spadłeś, synu. Spójrz na tę twarz. Czego więcej trzeba kobiecie? Babcia złapała grypę. Zrobimy jej kolację. Trochę towarzystwa dobrze jej zrobi. Wasza matka chce powiedzieć, że nieszczęście lubi towarzystwo, więc będę nieszczęśliwy w towarzystwie. Ważne numery zostawiłam na lodówce. Pa, pa, żadnego jedzenia przed kolacją. Do zobaczenia! O 9:00. A jeśli będziecie grypy zaginione z kart mórz południowych, zdejmijcie buty. Czemu nie przeczytasz im naszych testamentów? Jak się czujesz? Och, skoro pytasz, to z nosa leci mi amazonka, odbija mi się śniadanie, a głowę mam pełną... Dobra, dzięki, że się tym z nami podzieliłaś. To więcej niż chciałem wiedzieć. Ach, tylko nie to. Andy, mogę dostać szklankę wody? Jasne, że tak, zlew jest tutaj. Poznaję. Duża dziura w bufecie. Jest prawdziwa zamieć. Co? Masz na myśli ten wiaterek? Opalałem się przy takiej pogodzie, kiedy odbywałem służbę w tundrze. Andy, dodaj dużo lodu, proszę. Chętnie dałbym jej w łeb całą tą bryłą. Mówiłem, żebyś nie całowała tego starego mszołowa. Rozdaję zarazki jak cukierki w Halloween. Dziękuję, babciu. Nie będę musiał zmywać po obiedzie. Andy, podaj mi proszę chusteczkę. Może skorzystasz z mojego rękawa.
Jeszcze jedną. Jeszcze jedną. Jeszcze tylko jedną. Andy, czy w dzbanku jest jeszcze woda? Andy, możesz mi podać aspirynę? Czy ktoś mógłby mi podać amunicję? Andy, woda jest za gorąca. Andy, zupa jest za zimna. Andy! No diabła! Przestańcie wreszcie doprowadzać mnie do szału! Morrisonom z końca ulicy urodziło się dziecko. Postrasz je. To jeszcze niemowlę. Mnie to nie przeszkadzało. Kiedy byłeś mały, pastowałem ci nogi, kiedy nie miałeś bucików. Nie bałeś się? Żartujesz! Właśnie spędziłem 17 godzin z twoją babcią. Nie straszny mi już teraz żaden misiek. Tęskniliśmy za wami, chodźcie. Oczywiście tu. Wszystkie wersje miały wspólny koniec. Przykro mi, żadnego przytulania do chorej mamy ona zaraża. Złapała to od starej babci, tyfusy. Uważaj na pałeczki. Kiedy byłem więźniem wojennym, torturowano mnie nimi przez wiele miesięcy. Miski ryżu, a w pobliżu ani jednego widelca. No nasze szczęście przeżył. No, więc zjemy sobie kunka, czunka. Numer 14. Kurcza kumpao! Właśnie tak. Jeszcze to chyba tak. To jest numer 2. Omlet mu gugaj! Poczekaj chwilę! 33 za zwykłego kurczaka, tyle że z orzechami? Chyba z karmieniem. A jeśli zamówię kurczaka z orzechami bez orzechów, to co, opuścisz parę dolców? Nie martwcie się, zaraz się złamie. No, zobaczymy. 2 dodać 4. Chyba jeszcze nie zostałeś bankrutem, tato. 5 i 2. Kelner! A niech to zgadza się. Pamiętaj, Andy, zostaw kelnerowi jakiś napiwek. Co? Kiedy byłem dzieckiem, nie dawało się napiwków. Nie było restauracji. Polowaliśmy, żeby zdobyć pożywienie. Komu masz dawać napiwki, kiedy polujesz? Matce naturze? Ucz się mądrości od rodziców. Ej, co robi ten papier w moim ciasteczku szczęścia? Znów rachunek? Dziękuję, już płaciłem. Kiedy ja pomagałem memu tacie, nie mieliśmy latarek. Nie mieliśmy światła. Trzymałem lustra, żeby nakierowywać słońce. Tak, pomagałem ojcu. Kiedy robią rysunki w jaskiniach? Słyszałem to. Tato, słyszałeś? Jestem uczulony na dużą grupę żywności, na ziarno. Uczulony na jedzenie? Wiedziałem. Wszystkich ich teraz zaskarżę. Masz na myśli pizzerię? Nie, rodzinę ze strony twojej matki. Oni są uczuleni na wszystko. W czasie wojny postrzelono mnie 13 razy. 13 razy w tył głowy. Kiedy piłem wodę, mogłem podlewać trawnik. Nie mów mi nic o marnym ukłuciu igłą. A gdzie stara lodówka? Wziął ją taki jeden biedak. Jestem wspaniałomyślny. Karl Biedak, skup szmelcu. O co chodzi, myszeczko? Chcę, żebyś bardzo uważnie przyjrzał się rysunkowi swojego syna. Całkiem. Co to, ośmiornica? Temu drugiemu. Ludwiczek narysował całą naszą rodzinę. Ach, tak. O, rzeczywiście. Ach, Picassem to on nie jest. Nie zauważyłeś, że czegoś tu brakuje? Aha, talentu. Nie, ciebie. Na szczęście ułożyłam specjalny 11, prawda, stronicowy program, który go na pewno wyleczy. Jak on działa? Najpierw wypiszecie mi zaraz czek na $200. Następnie proponuję dość częste sesje z waszym synem po $75 każda, a potem przepuścimy biednego Ludwiczka przez mój, prawda, symulator tornado za niewielką dodatkową opłatą $360. Dziękuję pani bardzo, ale myślę, że spróbujemy mojego 3-stopniowego programu. Pierwszy stopień pani wyjdzie, drugi stopień ja sam wyleczę Ludwiego, trzeci stopień pani wyjdzie. Ten stopień już, prawda, był. Ale pani ciągle jest. To jest miejsce czy niebo? Jeden rabin powie tak, a inny powie nie. Czy będą mi potrzebne znaczki? Czy to jest niedaleko? Czy ona nas teraz widzi? Jeden rabin powie tak, a inny powie nie. A ty co powiesz? Ja? Co by tu... Powiem, że jeden rabin powie tak, a inny powie nie. O rany, wiedziałem, że to powiesz. Henrietta Sherman była... Nigdy nie opuściła posiłku. Nie, to niemożliwe.
Nie wiem, co napisać. Łatwiej by mi było napisać mowę pożegnalną dla Stalina. Mama musiała mieć powody, zlecając ci napisanie tej mowy. O tak, całą masę powodów. Chciała mnie dręczyć z zagrobu. Zobaczmy, co babcia lubiła robić. No, lubiła doprowadzać mnie do szału, to już coś. Lubiła obrażać moją kuchnię, to dobre. I wyśmiewała się ze wszystkiego, co nosiłem. Dzięki skarbie, zaraz będę miał gotową mowę. I... Zgodnie z ostatnią stroną testamentu, pani Sherman życzyła sobie, żeby zapłacił pan wszystkie jej rachunki. Dziękuję panu za uwagę. Usłyszymy się jeszcze. Nie mogę w to uwierzyć. Jasne, zajmę się twoimi rachunkami, ale poczekaj, spotkamy wersja się polska jeszcze. Laura, pamiętasz, jak byłaś z Chipem na ganku? Nieważne. Robię reportaż do szkoły i chciałbym ci zadać kilka pytań. Czy lepiej z zamkniętymi ustami, czy z otwartymi? Wargi mają być sprężone, czy luźne? Czy na koniec wszystkiego muszę mlasnąć, czy to wychodzi samo z siebie, naturalnie? Znowu nie możesz strawić pulpetów mamy, ha? Tato? Rób to, co ja, Ludzi. Połykaj kawałki w całości, jak pies. Dzięki temu nie czuję się smaku. Cieszę się, że ci się udało. Za nic bym tego nie przepuścił. Nie zdążyłem nawet pójść do toalety. Nie jest dobrze chyba, pęknę. O, rany. Przepraszam, zaraz praca. Andy, czekaj. Zaraz będzie przerwa. Bądź kulturalny. A czy to będzie kulturalnie? Jeśli zrobię tu powódź... Co on powiedział? Tak mi się chce, że zatkało mi uszy. To koniec pierwszego aktu. Zapraszamy na krótką przerwę. Samą porę. Ten akt był ładny i zwięzły. Ludi, złaź ze sceny! Ludi, szybko wypchnij mnie stąd! Andy, znowu się zaczyna. Niemożliwe. Jak mógł mi to zrobić? I muszę przejść ten wodospad. To nie po amerykańsku. No całujże ją! Takie to już moje szczęście. Oj. A ty co masz dla swojej mamy, Andy? Mam już upatrzony używany kaftan bezpieczeństwa. Z opaską na oczy i kneblem do kompletu. Chcę się tylko dowiedzieć, jak się robi jajka. A co, może wyglądam jak kura głąbie? No, patrząc na ciebie, muszę przyznać, że jest pewne podobieństwo. Andrew, proszę zjedź tutaj. Po co? Przecież Eryk tu mieszka. Możemy wpaść, powiedzieć mu dzień dobry. Wiesz co, mamo? Po prostu zwolnię, a ty wysiądź i powiedz dzień dobry, a odbiorę cię, jak będziesz wracać. Ach, przegapiłeś zjazd! Jaki jest następny znak? Wiesz, mamo, chętnie cię wysadzę, żebyś mu się dokładniej przyjrzała. Słyszałam. O, jesteście do siebie coraz bardziej podobni. Bo jesteśmy spokrewnieni. Takie nasze szczęście. Ależ to się strasznie pokomplikowało. Facet zaczyna z jedną matką, to jeden prezent, a potem matki wysypują się jak z rękawa. Cześć, Andy, jak leci? Przepraszam, nie zapraszałem żadnych domokrążców. Andy, przecież to śmieszne! Gdzie indziej sobie sprzedawaj swoje encyklopedie, koleś! Andrew, kto przyszedł? To tylko jeden z tych nudnych akwizytorów. Mamo, to ja, Eryk! Eryk, wejdź tu, wejdź! To mój brat Eryk! Jak miło cię widzieć, staruszku! Prosiłam go z rodziną na Wigilię, twoją mamę również. Och, przepraszam, Andy, czyżbym cię ukuła? Nie, myśl o wizycie Eryka i mamy jest bardziej bolesna niż najgłębsze ukłucie szpilką. Kiedy byłem w twoim wieku, cieszyłem się, jeśli dostałem na gwiazdkę trochę węgla i trzeba było go oszczędzać, bo nigdy nie starczało go na całą zimę. Cicha noc, jak się ma 11 dzieci. Święta noc, widzieli moje odciski? Pokój niech.
się, aż nie przyjedzie moja matka ludziom przem. A użłóbka, tego nigdy nie umiałem. Chciałbym, żeby Tico mógł spędzić Boże Narodzenie u nas. Tego tylko brakowało, następna gęba do wyżywienia. To nie będzie kosztować więcej niż te słynne już $5. Jasne, dlaczego nie zaprosisz wszystkich sąsiadów? Mogą najeżdżać naszą lodówkę na zmiany. Tato, Tommy i ja mamy dla ciebie prezent. Och, jak to miło. Widzisz, Eryk? Dzieci kochają swojego staruszka. A co to jest, a? Węgiel dla kochanego starego ojczulka. No wiesz, żebyś nie zamarzł, tato. Tak, wiem, co mi chcesz teraz powiedzieć, kochany syneczku. To powinno ogrzać całą naszą dużą rodzinę. Przynajmniej do lutego. Niech. Piękny uśmiech! W te święta dostałem od was w prezencie 12 robaków, 11 dzieciaków, sąsiadów okropnych, 9 lat bezrobotnych, 8 psów co wyją, 7 krów co tyją, 6 długów do spłacenia, 5 napraw do zrobienia, 4 sprawy karne i 3 sny koszmarne, proszki od bólu głowy 2 i tę żonę, która zawsze przy mnie wiernie trwa. Powinienem być śpiewakiem. Patrzcie tylko. Naprawdę zapełniła to miejsce. Mam nadzieję, że i mnie się to uda, kiedy się przekręcę. Próbowałem odgadnąć, dlaczego teściowa wybrała mnie do wygłoszenia mowy pożegnalnej. Czy chciała mnie ukarać? Może. Zawstydzić mnie? Pewnie tak. Zdenerwować mnie? Na pewno. W końcu zdałem sobie sprawę, że stara Henrietta wybrała mnie, bo wiedziała, że niczego nie przesłodzę. Nie opowiem tkliwych bzdur. Nie, Henrietta wiedziała, że cokolwiek powiem, powiem prawdę. A prawda jest taka, że Henrietta, czy babcia, jak lubiłem na nią mówić, była świetną kobietą. Miała wiele zalet. Była twarda, najtwardsza, jaką znałem. A nie zapominajcie, że byłem na froncie. Gdyby babcia brała udział w pierwszej wojnie światowej, możecie postawić parę najlepszych kapci. Nie byłoby powtórki. Była też dobra. Była silna i umiała się śmiać. Zazwyczaj śmiała się ze mnie, ale bądźmy szczerzy, najczęściej należało mi się. Babcia była częścią mojej rodziny i nadal jest. Widzę ją w mojej żonie, w każdym z moich dzieci. I za każdym razem, kiedy na nie patrzę, wiem, że zawsze będę kochał babcię i nigdy jej nie zapomnę. Kochana babciu, dziękuję za sweter. To był najwspanialszy prezent urodzinowy, jaki kiedykolwiek dostałem, nie licząc tych, które przysłałaś. Kocham cię bardzo i tęsknię za tobą, Ludwiczek. No, dowiedziałeś się w końcu, dokąd poszła babcia, kiedy umarła? Tak. No, gdzie jest? Dokładnie tutaj. I tutaj zawsze będzie.